This afternoon, dzisiaj po południu, I'd like to clarify one concept. Chcę wyjaśnić pewną koncepcję. This morning I said scientific fact versus truth. Dzisiaj rano mówiłem na temat porównania naukowego faktu z prawdą. You remember that patient who had diabetes? Pamiętacie tego pacjenta, który był chory na cukrzycę? 10 years ago, when he had that accident. 10 lat temu, gdy miał on ten wypadek. When doctors had to remove his pancreas. Gdy lekarze musieli usunąć jego trzustkę. It was the fact that he needed to have insulin injection until his death. Faktem było, że on potrzebował tych zastrzyków z insuliną aż do śmierci. Of course, scientist was not telling him the lie. Oczywiście naukowcy nie mówili mu kłamstwa. But when did he find the truth? Ale kiedy on odkrył prawdę? He found the truth when he found the God. Odkrył prawdę wtedy, kiedy znalazł Boga. Without God, there is no truth. Bez Boga nie ma prawdy. There's only scientific fact. Jest tylko coś takiego jak naukowy fakt. It is amazing that many Christians who believe in God. Niezwykłe jest to, że wielu chrześcijan, którzy wierzą w Boga, and they think scientific fact is the truth. Myślą, że ten naukowy fakt to prawda. According to the scientific fact. A według naukowego faktu, that patient should never be healed. Ten pacjent nigdy nie powinien wrócić do zdrowia. He should have taken insulin injection all through his life. On powinien zażywać, stosować insulinę do końca swojego życia. But when he found God. Ale on znalazł Boga. God who makes a normal pregnancy possible. Tego samego Boga, który sprawia, że normalna ciąża jest czymś realnym, możliwym. God who can wake up all the sleeping genes. Tego Boga, który jest w stanie obudzić wszystkie śpiące geny. Without electrical shock. I to bez tego elektrowstrząsu. Was able to wake up his insulin gene, ten which is sam sleeping. Bóg był w stanie obudzić te śpiące geny insuliny w jego organizmie. For the past 10 years. W ciągu 10 ostatnich lat God could not wake up his sleeping gene. Bóg nie mógł obudzić śpiących genów w organizmie tego mężczyzny. Why? Dlaczego? Nie było potrzeby, on nie potrzebował ten mężczyzna tego wtedy. He just took the fact as the truth. On po prostu uznał fakt za prawdę. Therefore he was, without knowing, refusing the truth. I dlatego on nieświadomie odrzucał prawdę. When he found God, ale gdy znalazł Boga, he found out the truth. Wtedy odkrył prawdę. Yes, God can wake up my sleeping genes. Tak, powiedział Bóg, może obudzić moje śpiące geny. It was great awakening of a human being. To było takie wielkie przebudzenie ludzkiej istoty. When I became a Christian. Gdy ja zostałem chrześcijaninem. When I found God. Gdy znalazłem Boga. It was shocking to me. To było dla mnie czymś niezwykłym, szokującym. It was really awakening moment. To był taki moment przebudzenia w moim życiu. Everything was changing to me. Wszystko się dla mnie zmieniło. And now I'm opening up my eyes. I teraz otwierają mi się oczy. This is a great awakening. To jest takie wielkie przebudzenie. You know, most of people think scientific fact or statistical facts are the truth. Większość ludzi myśli dzisiaj, że ten statystyczny fakt jest związany z prawdą. Scientifically everything is fact. Z punktu widzenia naukowego to wszystko może być faktem. Why? Because scientists do not accept God in their science. Jest tak dlatego, że naukowcy nie chcą zaakceptować, uznać Boga w sprawach nauki. Scientists want to have a science the way science is. Naukowcy chcą widzieć naukę na swój sposób. They don't want to invite God into the science. Oni nie chcą zaprosić Boga do nauki. And most scientists says. Większość naukowców mówi. Okay, God, I am a Christian. Dobrze, Boże, ja jestem chrześcijaninem. God, you belong to church, you know. Ty chcesz, żebym ja należał do kościoła. You belong to religion. Ty masz związek z religią. And you don't belong to science. I ty nie masz nic wspólnego z nauką. I belong to science. A ja należę do świata nauki.
You have nothing to do with the science. Ty masz, nie masz nic wspólnego z nauką. But you know what? What is real difference between the truth and the fact? Jaka jest różnica pomiędzy prawdą i faktem? I think this is really something you really need to remember. Myślę, że jest to czymś, o czym powinniście pamiętać. The difference between the fact and the truth. Różnica pomiędzy faktem i prawdą. Let me show you the picture here. Pokażę wam kolejne zdjęcie. Have you been to this place? Byliście kiedyś może w tym miejscu? This is beautiful place in California. To jest piękne miejsce w Kalifornii. This is place called the Yosemite National Park. To jest taki narodowy park Yosemite. Look, there's cars here parked, right? Tutaj są różne drzewa. Very, very high. To jest bardzo wysoka góra. And water falling down. Wodospad. Wow. It's amazing. To jest czymś wspaniałym. And I love to go to this place. Ja uwielbiam udawać się do tego miejsca. One day my friends came from Korea. Któregoś razu mój przyjaciel przyjechał do mnie z Korei. And I realized that he is very interested in gambling. I uświadomiłem sobie, że on jest bardzo zainteresowany hazardem. At that time I was living in Los Angeles. A w tamtym czasie mieszkałem w Los Angeles. And he came to my home and said that he want me to take to Las Vegas. I on odwiedził mnie i poprosił mnie, żebym zabrał go do Las Vegas. I'm not interested in gambling. Ale ja z kolei oczywiście nie byłem zainteresowany hazardem. So I said to him, więc powiedziałem mu, there's some place which is much better than Las Vegas. Znam takie miejsce, które jest o wiele lepsze niż Las Vegas. He said, really? It's really better place than Las Vegas? Wtedy on powiedział, naprawdę? Jest jakieś lepsze miejsce niż Las Vegas? I said, of course, it's much better place. Powiedziałem, oczywiście, to jest o wiele lepsze miejsce. He said, let's go. Więc powiedział, to jedźmy tam. So I took him to this place. Więc zabrałem go do tego miejsca. We drove about 8 hours. Jechaliśmy z samochodem około 8 It's godzin, away. Dlatego, że to jest daleko. Finally we arrived to this point. W końcu przybyliśmy do tego miejsca. And I was looking at the waterfall. I ja obserwowałem sobie wodospad. I said, wow, look at that, my friend. I powiedziałem, popatrz człowieku na to. My old endorphin genes, right? Mój gen endorfiny. There's substance called endorphin produced in a brain cell. You know? W komórkach mózgowych jest taka substancja, która jest przez nie wytwarzana. When you produce endorphin, you feel very happy. I gdy wytwarzacie tę substancję, endorfinę, wtedy czujecie się szczęśliwi. And let's say this is my endorphin gene. Powiedzmy, że to jest mój gen endorfiny. When I look at that, this waterfall, gdy ja spoglądam na ten wodospad, I said, beautiful. I mówię, piękny jest ten wodospad. I didn't eat anything. I nie jadłem niczego. I perceived. Po prostu tylko the beauty. Obserwuję, podziwiam piękno. It is the beauty powerfully activate my sleeping gene. To piękno z wielką siłą uaktywnia mój gen endorfin. Our genes are very interesting. Nasze geny są czymś niezwykłym. Do you remember our gene is the letters? Pamiętacie o tym, że nasze geny są literami? Letters consisted of base sequence. Literami składającymi się z zasad. Four different kinds of bases. Z różnych czterech zasad. You know what letter is? Wiecie, czym jest litera? Letter is devised to reveal the meaning. Litera jest takim narzędziem, przy pomocy którego możemy wyrażać pewne znaczenie. I guess this waterfall has some meaning, right? I ja zgaduję, że w takim wodospadzie jest pewne znaczenie. Yeah. Our gene respond to the meaning. I nasz gen reaguje na znaczenie. Beautiful. To jest piękne. You know, my friend was not looking at this waterfall. Ale mój przyjaciel w ogóle nie patrzył na ten wodospad. He was smoking cigarette. Palił sobie papierosy. And he was keep on smoking. I cały czas sobie palił tego papierosa. And he said, i powiedział, okay, now time to go, he said. Okay, to w takim razie już musimy wracać. I said, where? A powiedziałem, gdzie chcesz się udać? He said that you told me that there's some better place than Las Vegas. Wtedy on powiedział, ty mi przecież powiedziałeś, że jest tu gdzieś jakieś lepsze miejsce niż Las Vegas. I said, this is the place. Wtedy powiedziałem, to jest właśnie to miejsce. He was very mad. On wtedy wściekł się.
Do you know what he said? I wiecie, co on powiedział? I did not want to see the water falling down from the rock. Ja nie chciałem tu przyjeżdżać, żeby zobaczyć, jak woda spada z jakiejś skały. What he said is the fact. To, co on powiedział, było faktem. Water falling down from the rock. Woda spada ze skały. Isn't that a fact? Czy to nie jest fakt? Don't you ever call that truth. Nigdy nie mówcie o tym, że to jest prawda. It is not truth. To nie jest jeszcze prawda. It is not the way God meant. To nie to Bóg miał na myśli, stwarzając taki wodospad. God has some message from this, with this. Bóg ukrył w takim wodospadzie pewne poselstwo, przesłanie. When anyone do not find any intention, the will of God. Gdy ktoś nie odkrywa w tym intencji Bożej woli, in this beauty of the waterfall, w tym pięknie wodospadu, then what he saw is, to wtedy to, co widzi, fact. Jest tylko faktem. Yes, water falling down tak, from the to jest woda, która spada ze skały. Our gene does not respond to the fact. A nasz gen nie reaguje na fakt. Our gene respond to the truth. Gen reaguje na prawdę. Why, this is a powerful thing. W tym ukryta jest wielka moc. So what the difference is? Jaka jest różnica? The difference between the fact and truth. Różnica pomiędzy faktem i prawdą w tym przypadku? There are power in the truth. Polega na tym, że w tej prawdzie jest moc. There's power to be able to activate our genes. Jest w tym moc, która potrafi uaktywnić nasze geny. In the truth. W prawdzie. There's power to change us. Zawarta jest moc, która może nas zmienić. By changing our genes. Poprzez zmianę naszych genów. But in the fact, ale w fakcie no power. Nie ma żadnej mocy. When I say beautiful, kiedy ja mówię piękne, I'll have endorphin, wtedy mam endorfinę, I'll have a serotonin, mam serotoninę, I'll have a dopamine. Mam dopaminę. Do you know what dopamine does? Wiecie, co powoduje dopamina? Dopamine make you feel very romantic. Dopamina sprawia, że stajecie się romantyczni. When you produce lots of dopamine, gdy wytwarzacie dużo dopaminy, you behave like, wtedy zachowujecie się tak. You know, dopamine. Dopamina to powoduje. Yeah. Don't produce dopamine between men. Nie wytwarzajcie dopaminy w kontaktach z mężczyzna z mężczyzną. Dopamine feel make you feel loving. Dopamina powoduje, że czujecie się takimi osobami kochającymi. Dopamine make you dance. Dopamina sprawia, że zaczynacie tańczyć. When you don't produce enough dopamine. A gdy nie wytwarzacie dostatecznych ilości dopaminy, you become stiff. Stajecie się sztywni. Like that. W ten sposób. So when you have Parkinson's disease, tak więc gdy chorujecie na chorobę Parkinsona, your brain cell does not produce that much dopamine. Wasze komórki mózgowe nie wytwarzają dostatecznych ilości dopaminy. Therefore they cannot smile. I dlatego te osoby nie mogą się uśmiechać. They feel very stiff. Są takie sztywne. They can never dance. Nie potrafią tańczyć. So now you see the difference between the fact and the truth. Tak więc teraz widzicie różnicę pomiędzy faktem i prawdą. So let me write down the formula here. Pozwólcie, że napiszę wam pewną formułę. Truth equals. Prawda równa się. Fact. Fakt. Plus. Plus. Power. Moc. Fact do not have the power. W fakcie nie ma żadnej mocy. It is truth which has the power. To prawda posiada moc. So we need the truth. Tak więc potrzebna jest nam prawda. And this power is very important. Tak więc ta moc jest czymś bardzo ważnym. When we saw the Yosemite waterfall, gdy my obserwujemy te wodospady, wodospad w parku Yosemite, we had the power from that. Wtedy otrzymujemy moc. Patrząc jedynie na ten piękny what widok. Give you power? Ale co daje wam tę moc? The beauty give you the power. Piękno udziela wam so tej mocy. Beautiful. To jest takie piękne. Then you have endorphins produced. I wtedy wytwarzana jest endorfina. The beauty is powerful. Piękno zawiera moc. And which makes your genes alive. Która ożywia geny. The beauty give your gene the life. To właśnie piękno może obdarzyć wasze geny życiem. That's why when you read the Psalms,
To dlatego, kiedy czytamy psalmy, David often talk about the beauty of God. Dawid często mówi na temat piękna Boga. And David saw the beauty of God. I Dawid widział w Bogu piękno. Have you seen the beauty of God? Czy widzieliście już piękno Boga? Have you ever felt God is so beautiful? Czy kiedykolwiek odczuwaliście to, że Bóg jest tak piękną istotą? When I read the book, kiedy ja czytam, wtedy mówię, Bóg jest piękny. To me, God's character is beautiful. Dla mnie Boży charakter jest piękny. Let's imagine there is a man and woman. Wyobraźmy sobie mężczyznę i kobietę. They fell in love, they finally got married. I w końcu zawarli związek małżeński. Finally they became husband and wife. Wreszcie zostali mężem i żoną. It was like a dream. To było jak sen. You know, when do you feel like a dreaming? A wiecie, kiedy czujecie się tak, jakbyście śnili? When you produce a little bit too much endorphin, you feel like a dreaming. Wtedy, gdy wytwarzacie trochę za dużo endorfiny, wtedy czujecie się jak we śnie. That means there's a full of love between you. To oznacza, że jest wiele miłości między wami. It was the first night. I to była pierwsza noc. It was a beautiful first night. Piękna pierwsza noc. And then next morning, when bridegroom woke up. A potem następnego dnia, gdy ta małżonka się obudziła, oh, bride is not there. Wtedy pomyślała sobie, o, mojego męża tam I nie said, ma. Where is she? Gdzie on jest? Then he heard some noise in the kitchen. I wtedy usłyszała jakieś odgłosy. On usłyszał jakieś odgłosy w kuchni. Bride is preparing breakfast. Jego żona przygotowywała śniadanie. And soon the bride carried a little breakfast. I wkrótce jego żona przyniosła śniadanie. Oh, it was dream. To było jak sen. The bridegroom almost passed out. Ta żona omal nie zemdlała z wrażenia. Yeah. Too much endorphin. Za dużo endorfiny pojawiło się w jej organizmie. And she sat down. Więc usiadła. And this bridegroom spoke to his wife. I wtedy ten mąż przemówił do swojej żony. You know what he said? Wiecie, co powiedział? Very simple word. Proste słowo. You are my wife. Jesteś moją żoną. Yes, she is his wife. Tak, ona jest jego żoną. Because they're married, you know? Dlatego, że oni wzięli ślub. But it's not that way. Ale to nie o to w tym chodziło. It is. You are. Ty jesteś moją żoną. Power. W tym jest moc. With love. Z miłością. That moment is very meaningful. I taka chwila ma ogromne znaczenie. That moment is beautiful moment. To jest taki piękny moment. As soon as she heard that word from Jak husband, tylko ona usłyszała to słowo od swojego męża, she almost passed out. Omal z wrażenia nie straciła przytomności. Za dużo endorfiny pojawiło się w organizmie. Why? Because dlaczego? You are my wife. Dlatego, że ten zwrot, ty jesteś moją żoną, was loaded with love. To było wypowiedziane z taką miłością. 30 years passed. 30 lat minęło. Why are you laughing? Dlaczego już się śmiejecie? Love disappeared. I miłość zniknęła. The super is no longer that tasty. Ta zupa już dłużej nie smakuje tak jak wcześniej. And husband is complaining. Teraz już mąż zaczyna narzekać. This morning the soup tastes bad. Dzisiaj ta zupa jakoś nie najlepiej smakuje. So husband was trying to remind her, więc mąż próbuje jej przypomnieć, she's supposed to cook good, better, że powinna lepiej gotować. Because she is, his wife. Dlatego, że ona przecież jest jego żoną. So husband says, honey, więc mąż mówi, kochanie, you are my wife, you ty know, jesteś remember? Moją żoną, wiesz o tym. You know what wife said? I wiecie, co żona wtedy odpowiada? So what? Yes, no. I'm your wife. Jestem twoją żoną. No i co z tego? Only facts left. Pozostały tylko fakty. It's no longer truth. Nie ma w tym już dłużej yes, prawdy. She is still wife. Tak, ona nadal jest jego żoną. She is different wife. Ale jest inną żoną. She is now factual wife. Teraz jest taką faktyczną żoną. She is not true right wife. Ona nie jest już dłużej prawdziwą żoną. See? The truth can decay into the fact. Widzicie tak, że ta
prawda może przerodzić się jedynie w sam fakt. And soon there's no power left. I po pewnym czasie nie ma już żadnej mocy. In this whole world. I w całym tym świecie. You know what Satan says? Wiecie, co diabeł mówi? Satan says. Szatan mówi. Fact equals. Fakt równa się prawda. This is satanic theory. To jest szatańskie równanie. This is what Satan like. To jest takie równanie na wzór szatana. You know why? Wiecie dlaczego? Because Satan does not have this. Dlatego, że szatan nie ma tego, nie ma mocy. Where is this coming from? A skąd ta moc pochodzi? Where is this power coming from? Od kogo ta moc pochodzi? From the character of God. Od Bożego charakteru. From the beauty of God. Od piękna Bożego. From the love of God. Pochodzi od Bożej miłości. Satan does not have love. A diabeł, szatan tego nie posiada. Satan wants to say. Szatan chce powiedzieć. The Yosemite Fall is. Że ten park Yosemite i ten wodospad. Water falling down from the rock. To jest tylko woda spadająca ze skały. No joy. Nie ma w tym żadnej radości. No endorphin. Żadnej endorfiny. No power. Ani mocy. When I was in college, gdy ja studiowałem, about that's about 50 years ago. Jakieś 15 lat temu. No, I'm sorry. About 30 years ago. Yeah. 30 lat temu, przepraszam. 35 years ago. Yeah. Jakieś 35 lat temu. I was so depressed. Ja byłem pod wpływem depresji. I look at my life. Patrzyłem na swoje życie. I look at everybody else's life. I obserwowałem życie innych osób. I said, what am I doing? I powiedziałem, co ja w ogóle robię? What are these people are doing? I co ci wszyscy ludzie w ogóle robią? They keep on eating. Oni tylko jedzą. Working. Pracują. Sleeping. Śpią. And keep on eating and working. I znów jedzą, śpią i pracują. Isn't that the fact? Czy to nie ma związku z faktem? And I thought, i pomyślałem, that was the truth. Że to była prawda. Because Satan spoke to me. Dlatego, że szatan do mnie przemówił. Sangli, what is your life? Kim jest twoja żona? Do you know what life is? Czym jest twoje życie? Life is eating, working, życie to tylko jedzenie, praca i sen. I said, więc powiedziałem, that's right. To prawda. I was deceived. Zostałem zwiedziony. Then Satan brought me a book. It was book written by German. Diabeł sprawił, że zacząłem German czytać pewną książkę. German philosopher. Autorstwa niemieckiego filozofa. Friedrich Nietzsche. Fryderyka Nietzsche. I read this book. Czytałem tę książkę. Wow. I powiedziałem, yes. Wow, to jest to. There's no need to live. Nie ma żadnej potrzeby, żeby żyć. Then I found that Nietzsche killed himself. Wtedy przeczytałem, że Nietzsche sam się zabił. I said, I need to be an honest man. I powiedziałem sobie, ja muszę być takim uczciwym mężczyzną. I do not want to be a hypocrite. Nie chcę być hipokrytą. To pretend that there is something else in the life. I udawać, że jest w życiu coś jeszcze poza tym, co wymieniłem. You know, people are pretending. Ale wszyscy ludzie udają tylko, że jest jakiś sens w życiu. I don't wanna be that hypocrite. Ja nie chcę być takim hipokrytą jak oni. I'm gonna be honest person, chcę być like uczciwym, szczerym człowiekiem, jak Nietzsche. I'm gonna be so honest, so therefore I'm gonna kill myself. I będę do tego stopnia uczciwy, że pozbawię się życia. I said, Nietzsche, Friedrich Nietzsche is the most honest man on earth. I powiedziałem sobie, że Nietzsche jest najszczerszym, najuczciwszym człowiekiem na świecie. You know, at that time, i w tamtym czasie I did not know God. Nie znałem oczywiście Boga. You know, I was sort of nihilist. Byłem zwolennikiem nihilizmu. Only thing I liked to do in my life was listening to the Beethoven. W swoim życiu chciałem jedynie słuchać Beethovena. And the Chopin. I Chopina. And whenever I listened to the Beethoven. I kiedykolwiek słuchałem Beethovena. Something excited me. Coś powodowało, że byłem podekscytowany. Whenever I listened to the Beethoven. Kiedykolwiek słuchałem tej muzyki. I get rid of books. Wtedy odstawiałem na bok książki, wszystkie gazety, zamykałem drzwi
And I don't want to hear anything else but Beethoven. I nie chciałem o niczym słyszeć, tylko słuchać Beethovena. So when I listened to the Beethoven's number 6 symphony, i gdy słuchałem szóstej symfonii Beethovena, it's just between me and Beethoven. I to pojawiła się taka tylko taki związek między mną a Beethovenem. And I prepare a little stick. I przygotowałem sobie taki And then I become a conductor of the Berlin Symphony Orchestra. I wtedy sam udawałem takiego dyrygenta symfonii. I become a carrier. Zostałem dyrygentem. And I said, oh, Beethoven is so beautiful. I pomyślałem sobie, Beethoven to jest takie piękne. And I had one beauty I enjoyed. I pamiętam, że było coś, z czego się bardzo radowałem. The beauty of music. To było piękno muzyki. And but anyway, I was going to kill myself. Ale pomimo tego chciałem się zabić. And I was planning to commit suicide. I planowałem popełnienie samobójstwa. Then one day I had a horrible flu. Aż któregoś razu miałem straszną grypę. I was aching all over the body. Odczuwałem ból na całym ciele. Miałem wysoką temperaturę. Czułem się tak, jakbym miał wymiotować. I wydawało mi się, że już umieram. I zgadnijcie, co się stało ze mną. Byłem tak chory. Ale wiecie co? Nie chciałem umrzeć. I could not understand myself. I nie mogłem zrozumieć samego siebie. Logically speaking. Mówiąc w sposób logiczny. Yeah, hypocrite. Tak, hipokryta. I felt I'm such a hypocrite. Odczułem, że jestem strasznym hipokrytą. I said, what's happening to me? Co mi się dzieje, powiedziałem. Why I want to live? Dlaczego ja chcę żyć? I don't know. Nie wiem. But I want to live. Ale chcę żyć. I don't want to die. Nie chcę umierać. And I felt like I'm such a hypocrite. I czułem się strasznym hipokrytą. But then I said, no, I'm trying to be honest. Wtedy powiedziałem, nie, ja muszę próbować być uczciwym względem siebie. I did not know which way is the honest way. Ale nie wiedziałem, która droga jest tą drogą uczciwą. To live or to die. Czy umrzeć, czy żyć. It was a very dangerous moment to me. To był bardzo taki niebezpieczny moment w moim życiu. I said in my mind, i wtedy pomyślałem sobie, where is this strange desire to live coming from? Skąd bierze się to dziwne uczucie chęci życia? There's no logical answer. Nie miałem żadnej logicznej odpowiedzi na to pytanie. Logically speaking, I know I have to die. Mówiąc logicznie, po prostu wiedziałem, że ja chcę umrzeć. There's something I cannot explain. Is happening to me. Ale coś, czego nie mogłem wyjaśnić, zaczynało się ze mną dziać. I want to live. Ja chcę żyć. And I was very disappointed of me. I byłem bardzo rozczarowany z własnego powodu. And one side of me says, i jedna część mojego jestestwa mówiła, you are hypocrite. Ty jesteś hipokrytą. There's nothing in our life. W tym życiu nie ma nic, nie ma sensu. It's eating, sleeping, to tylko spanie, praca i jedzenie. On the other side, ale ta druga strona, you don't want to die. Mówiła, ty nie chcesz umrzeć. I did not know where that voice came from. I nie wiedziałem nawet, skąd ten głos pochodzi. Because I did not know God. Dlatego, że nie znałem Boga. I was atheist. Byłem ateistą. Strange experience. To było dziwne doświadczenie. And I was trying to make a decision. I starałem się podjąć decyzję. To die. Aby umrzeć, czy może żyć? How I make a conclusion. I wiecie, jaki z tego wyciągnąłem wniosek? I said, I cannot die. Powiedziałem, nie mogę umrzeć. Without knowing where this strange irrational desire coming. Zanim sprawdzę, skąd to dziwne, irracjonalne pragnienie pochodzi. I have to know this first. Musiałem najpierw dowiedzieć, skąd ono pochodzi. Then I'll make a decision. A wtedy dopiero podejmę decyzję. So I postponed. Więc przełożyłem death. Na później swoją śmierć. I did not give up dying, you know? Nie zrezygnowałem wcale z umierania, I simply postponed. Ale po prostu przełożyłem to na późniejszy okres. So my life after the point was, tak więc po tym doświadczeniu, Death and life. To było takie wahanie się pomiędzy
życiem, a śmiercią. Then I became 39 years old finally. I w końcu, gdy miałem już 39 lat, God came into my life. Bóg pojawił się w moim życiu. Then I became a happy man. I wtedy stałem się szczęśliwym człowiekiem. Because as I learn about Bible, dlatego, gdy czytałem Pismo Święte, his character is beautiful. Okazało się, że jego charakter jest piękny. I said, wow, I want to know about him more. Więc powiedziałem sobie, muszę więcej dowiedzieć się o nim. After that time, po tym czasie I expanded the area of my musical area. Wtedy zacząłem interesować się muzyką w szerszym tego słowa znaczeniu. Then I found out Mendelssohn is beautiful. I odkryłem, że muzyka Mendelssohna jest piękna. Then I found Chopin is like a dream. Również zauważyłem, że muzyka Chopina jest jak sen. I said, wow, i powiedziałem, these people know the beauty. Ci ludzie wiedzą coś na temat piękna. Then when I found God, a potem, gdy znalazłem Boga, now I felt I know some beauty in this universe. Wtedy zrozumiałem, że jest piękno w tym życiu. The beauty is powerful. Piękno jest czymś, co zawiera moc. This beauty comes from love. I to piękno pochodzi od miłości. Love is beautiful. Miłość jest piękna. When you fell in love with God, gdy zakochujecie się w Bogu, it is so beautiful. To jest piękne. And your genes are really activated. I wtedy wasze geny są naprawdę uaktywnione. That is powerful Christian. I wtedy stajecie się takimi chrześcijanami z mocą. Power of God has to come into us. I wtedy dociera do nas ta Boża moc, change our condition, która zmienia nasze położenie. And now we can say something. I teraz możemy coś powiedzieć. Now we can show the people. Teraz możemy to pokazać ludziom. And people can say, i ludzie wtedy mogą powiedzieć, he looks happy. On wygląda na kogoś szczęśliwego. Why? Dlaczego? Because the genes are activated. Dlatego, że geny są uaktywnione. Christianity is reality. Chrześcijaństwo jest rzeczywistością. Christianity is only true reality. Chrześcijaństwo jest jedyną prawdziwą rzeczywistością. Now you see the difference between tak the więc truth and fact. Teraz widzicie różnicę pomiędzy prawdą i faktem. This is tremendous difference. Jest to ogromna różnica. Let me show you difference between the fact and truth in the Bible. Pozwólcie, że pokażę wam różnicę pomiędzy faktem i prawdą w Biblii. When you open the book of Genesis, chapter 9, gdy otwieracie pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 9, there is very strange, frustrating story. To znajduje się tam bardzo dziwna, frustrująca historia. That story really frustrated me. Ta historia naprawdę w moim przypadku powodowała frustrację. You know that story. Pewnie pamiętacie tę historię. Well, one day after the flood, któregoś dnia po potopie, Noah got drunk. Noe się upił. And Noah had three sons. A Noe miał trzech synów. The one son Ham. Pierwszy syn, jeden z synów Ham. The father of Canaan. Ojciec Kanana. Saw that. Zobaczył to. Father is drunk. Zauważył, że ojciec jest pijany. And naked. I nagi. And he is exposing his, you know. I widać było nagość jego ciała. And he was so shocked. Więc był w szoku. He came out. Wyszedł to brothers. Do swoich dwóch braci. Our father is. Nasz ojciec jest. But he never told a lie. On nie powiedział im kłamstwa. What? Prawda? He didn't tell them the lie. On nie skłamał. But two brothers, ale ci dwaj bracia, accepted that fact. Zaakceptowali ten fakt. And they knew that's what's happening. I wiedzieli już, co się stało. So they took the coat. Więc wzięli ze sobą jakieś odzienie. They walked backward. I udali się w tamtą stronę tyłem. And they covered father. I przykryli ojca. Magnus. Jego nagość. And Bible says, i Biblia mówi, they did not see the nakedness of father. Że oni nie widzieli nagości swojego ojca. Noah woke up. Noah się wtedy obudził. And he found out he was drunk. I odkrył, że upił się.
And he was naked. I że był nagi. He was shocked about himself. Był zdumiony z tego powodu. Well, I could understand Noah's feeling, you know. Ja mogę zrozumieć uczucia, to co czuł wtedy Noah. Why Noah got so drunk? Dlaczego Noah był wtedy pijany? I think I could understand his Myślę, że mogę zrozumieć to, co on wówczas czuł. You know, he worked so hard, on right? Tak ciężko pracował. He worked so hard. Tak ciężko harował. 120 years. 120 lat. To save the people. Aby zbawić świat. He built arks. Budował arkę. He trusted God so much. Tak bardzo ufał Bogu. But only people he saved. Ale jedynymi ludźmi, których zbawił, była tylko jego rodzina. No other people. Nie było żadnych innych ludzi. And everybody is dead. I wszyscy zginęli. I think at this point, myślę, że wtedy Noah could be in very dangerous point. Wtedy Noe znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Noah felt, wow, my God. Noe wtedy czuł, o mój Bóg. Did God kill everyone? Bóg zabił wszystkich. And Noah has nothing to do. I Noe nie mógł nic z tym zrobić. He used to be so busy with the people. On cały czas był zajęty, ratując ludzi. He was powerful speaker. On był takim mówcą, który miał moc. And he has so much work to do. I miał tyle pracy w międzyczasie do wykonania. Now all he has is his family member. A wszystko, co udało się uratować, to była tylko jego rodzina. And his vineyard. I jego winnica. After he had lots of grapes, z której miał dużo winogron. So much grape, he could not eat them. Miał tak dużo tych winogron, że nie mógł ich wszystkich zjeść. Very depressing. I to spowodowało depresję. He cannot sell anywhere. Ani sprzedać też tego nie mógł. What is he gonna do with all these grapes? Co ja mam zrobić z tym nadmiarem winogron, pomyślał. And he says, let me drink. Więc pomyślał sobie, że napije się tego soku. I guess God could understand. I ja jestem przekonany, że Bóg też go rozumiał. His feeling, you know. Jego uczucia. But anyway, that's how I think he made a big mistake. Ale pomimo tego z pewnością on popełnił duży błąd. And his son found it out. I wtedy jego syn to odkrył. Then he saw he was covered. I wtedy zobaczył, Noe zobaczył, że ktoś go przykrył. He called probably Shem. I prawdopodobnie wezwał Sema. Son, did you synu, cover me? Czy ty to zrobiłeś, ty mnie przykryłeś? Shem said yes. A Sem powiedział tak. What happened to me? Co się ze mną stało? Ham came to spoke to us. Ham zauważył coś i przyszedł, powiedział nam o tym. And you know what Noah said? I wiecie, co Noe powiedział? Cursed be Ham. Przeklęty niech będzie Ham. Why? Dlaczego? Dlaczego? Who made mistake? Kto popełnił tu błąd? He made mistake. Przecież to on sam zbłądził. He should say, cursed. Powinien więc był powiedzieć, przeklęty. Cursed me. Przeklęty ja jestem. How come he say cursed? Jak to więc się stało, że on powiedział przeklęty? Ham. Dlaczego? He shouldn't curse him, right? On powinien był go przykryć. I don't know how it is written in Polish Bible. Nie wiem, jak to jest napisane w polskiej Biblii. Would you find out? In English it says cursed be Canaan. 25 wiersz 9 rozdziału. Rzekł, niech będzie przeklęty. Let be cursed. Yeah. Niech będzie przeklęty Kanan, niech będzie najniższym sługą braci swoich. Why? Dlaczego? Dlaczego? Curse is the opposite of the blessing. Przekleństwo jest przeciwieństwem błogosławieństwa. And now you know what blessing means, right? Teraz już wiecie, czym jest błogosławieństwo. Blessing is what? You're receiving the power of God. Błogosławieństwo to przyjęcie Bożej mocy. That's blessing. To jest błogosławieństwo. What is curse if it A czym jest przekleństwo? If curse is opposite to the blessing. Jeśli jest przeciwieństwem błogosławieństwa. Lack of blessing means to brak tego błogosławieństwa oznacza refusal of love. Odrzucenie miłości. God will never refuse to love anyone. Bóg nigdy
nie przestanie miłować kogokolwiek. As long as sinner accept love. Tak długo, jak grzesznik akceptuje tę miłość. God cannot love someone who refuses. Ale Bóg nie może miłować kogoś, kto odrzuca tę miłość. God will never stop to love anyone. Ale pomimo tego Bóg nie rezygnuje nigdy ze swojej miłości. That's what Bible says, right? Nie przestaje miłować, dlatego właśnie God tak mówi Biblia. To the people who is evil. Yeah, too. Bóg potrafi miłować nawet złych ludzi. We'll go to Luke, Ewangelia Łukasza. Luke chapter 6. Ewangelia Łukasza, rozdział 6. And verse 35. Wiersz 35. It is God says, love your enemies. Bóg mówi tutaj, miłujcie nieprzyjaciół swoich. Why? Dlaczego? God himself loves his enemies. Bóg sam potrafi miłować swoich nieprzyjaciół. Right. God will not stop loving anyone. Bóg nie przestaje, nie przestanie miłować kogokolwiek. Even his enemies. Nawet swoich wrogów. As long as the enemy does not refuse. Chyba, że ten wróg, nieprzyjaciel odrzuca tę miłość. Do good and lend, helping for nothing. Just translate this. For God is kind to the unthankful and the evil. Bo Bóg jest dobry, jest uprzejmy dla niewdzięcznych i dla złych. God keeps on loving. Bóg stale jest w stanie kochać. What is curse? Czym jest przekleństwo? Which is opposite to the blessing. Przekleństwo, które jest przeciwieństwem błogosławieństwa. That's a refusal of the love. To jest odrzucenie tej miłości. And this person, when he refuses, i taka osoba, gdy odrzuca when he tę miłość, when he refuses the love, gdy odrzuca miłość, it become fact equals truth. To wtedy dochodzi do tego, że prawda równa się fakt. Satan. Czyli to jest to szatańskie równanie. And Ham, i Ham, become like this. Ham zaakceptował właśnie to równanie. He did not want to see his father's mistake with love. On nie chciał widzieć błędu swojego ojca z miłością. Right? Prawda? He looked at his father's mistake. On patrzył na błąd swojego ojca. And he was shocked. I był w szoku. He said, wow. And then he went to his brothers. Następnie podszedł do swoich braci. He told his brothers the fact. I powiedział swoim braciom o fakcie. You know what that means? Wiecie, co to oznacza? The Ham. Że Ham lost love. Stracił miłość. Ham is now belong to this. Ham należał teraz do tego. My father is wrong. Mój ojciec popełnił błąd. My father is sinning. Mój ojciec grzeszy. Yeah, he is not telling the lies. I on wcale nie mówił kłamstwa. He is telling the facts. Mówił o faktach. Does he love his father? Czy on kochał jednak swojego ojca? No. Nie. Somehow he lost love. W jakiś sposób on stracił tę miłość. That means somehow he refused love. To znaczy, że on był kimś, kto odrzucił miłość. But two other brothers, ale ci dwaj pozostali bracia, they still loved their father. Oni nadal miłowali swojego ojca. When they heard the report, kiedy oni usłyszeli to sprawozdanie swojego brata, the fact, usłyszeli o tym fakcie, they were very hurting. Wtedy bardzo cierpieli. Oh, our father is making mistake. O, nasz ojciec popełnił błąd. I couldn't understand. Ja mogę go zrozumieć. Okay, let's cover him. Pójdźmy więc tam i przykryjmy go. When you love someone, gdy kochacie kogoś, you don't wanna expose that mistake. To nie chcecie obnażać błędów tej osoby. You want to cover that mistake. Chcecie przykryć ich błędy. Right? Prawda? They love their father. Oni kochali swojego ojca. They knew the father is sinning. Oni wiedzieli, że ich ojciec grzeszył. Because they knew the Sam and Japhet knew Jesus. Dlatego, że Sam i Jafet znali Jezusa. The true character of God. Znali prawdziwy charakter Boga. So they are practicing that. I dlatego oni to robili. Wow, this is beautiful. To jest piękne. I imagine that Noah is me. Wyobraziłem sobie, że ja jestem Noem.
My sin is exposed to the world. I mój grzech jest obnażony przed światem. All the Polish brothers and sisters says, "Oh, Sęgli did that." I wszyscy polscy bracia i siostry mówią: "O, Sęgli to zrobił." Terrible. To straszne. But my dear brother Sławek. Ale mój drogi brat Sławek. Still love me. Ciągle mnie kocha. He sent me email. I wysyła mi e-mail. Sęgli. I mówi: Sęgli. God still loves you. Bóg nadal cię kocha. The blood of Jesus still covers you. Krew Jezusa Chrystusa nadal cię usprawiedliwia. He did not wanna talk about my sin to with everybody. On nie chce rozmawiać o moim grzechu z wszystkimi innymi. He is the only one who covered me. On jest jedyną osobą, która przykrywa mój grzech. That's what Jesus will do to you. I to właśnie Jezus czyni to z wami. To you, tobie and to you, i tobie and to me. I mi. Whenever my sin is exposed. Kiedykolwiek mój grzech jest obnażony. And Jesus and the Holy Spirit. Wtedy Jezus i Duch Święty will bring the cover. Przynoszą to okrycie. Which is the blood of Jesus. Utkane z krwi Jezusa. The robe of righteousness. To jest ta szata sprawiedliwości. And cover my nakedness. I zakrywają moją nagość. And then he will turn around. I wtedy odwracają się do mnie twarzą. Then he will look at me. I wtedy on patrzy dopiero na mnie. Sęgli, i mówi: Sęgli, you are righteous. Ty jesteś sprawiedliwy. I know I am not righteous. A ja przecież wiem, że nie jestem sprawiedliwy. Then I say, am I righteous? Wtedy patrzę na swoją nagość i mówię: czy ja jestem sprawiedliwy? I look at my nakedness. I nagle patrzę na swoją nagość. Oh, the blood of Jesus is covering. I widzę, że szata sprawiedliwości Jezusa, utkana z Jego krwi, jest moim okryciem. And I said, am I righteous? I wtedy mówię: jestem sprawiedliwy. Jesus says, you are. Jezus mówi: tak, jesteś. Because I covered you. Dlatego, że ja zakryłem twój grzech. Then I will say, i wtedy powiem: thank you, Father. Dziękuję, Ojcze. I am your son. Jestem twoim synem. Isn't this beautiful story? Czy to nie jest piękna historia? But Ham, ale Ham does not know this. On nie wiedział tego. For Ham, dla Hama, it should be black and white. To musiało być czarne i białe. My father sinned. Mój ojciec zgrzeszył. He is wrong. On popełnił błąd. It need to be announced. To musi być ogłoszone teraz. Whole world should know my father is sinful. Wszyscy muszą wiedzieć o tym, że mój ojciec zgrzeszył. Fact. Fakt. Man of fact. Człowiek związany z faktem. See, scripture teaches. Biblia uczy nas. Beautiful thing. O czymś pięknym. Beautiful thing we call love. Tym pięknem jest miłość. Until I knew the difference between the fact and truth. I do momentu, gdy nie rozumiałem różnicy pomiędzy prawdą i faktem, I couldn't understand what this story is trying to teach me. Nie mogłem zrozumieć, czego ta historia chciała mnie nauczyć. What's wrong with Ham? Co stało się złego z Hamem? He didn't do anything wrong. On nie zrobił przecież nic złego. But he was under the curse. Ale został przeklęty. He refused true character of God. Dlatego, że odrzucił ten Boży prawdziwy charakter. His gene was depressed. Jego gen znalazł się pod wpływem depresji. To him, dla niego everything was black and white. Wszystko było czarnym i białym. You know what? We call that legalism. Coś takiego nazywamy legalizmem. We need, legalism is very factful. Legalizm jest czymś bardzo faktycznym, ale nie zawiera mocy. A teraz my musimy poznać prawdę, dlatego że Bóg stworzył nasz gen, aby reagował na prawdę. A prawda jest życiem. Amen. Amen.